czy będzie mnie słychać. Ksiądz proboszcz wyremontował dzwony i one pięknie tak brzmią, ale spróbuję, może byśmy chociaż chwilę. Tak się złożyło, ojciec tu powiedział, Dyna. Ja byłem w tych latach tu na Jackowie. Przyjechałem z Polski w 81, 4 miesiące przed stanem wojennym. I właśnie do 85 roku byłem tu na Jackowie. W sposób doradzają i są z nim całym sercem za cały nasz polski naród. Za tych wszystkich, których mamy tam właśnie z drugiej strony oceanu. A także i za nas, tu za całą Polonię. Szczególnie za naszą wspólnotę tu na Jackowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, amen, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na emeryturze, na ręcie. Ale ksiądz proboszcz tutaj jeszcze daje mi ten mikrofon czasami do mojej ręki, że mogę do was przemówić. Szczęść Boże wszystkim. Ja jeszcze chciałbym przedstawić i poprosić o króciutkie słowo pana Marka Popiełuszkę, jedynego wśród nas, który może w pełni powiedzieć błogosławiony wujek. Tak, dziękuję przede wszystkim wam, wszystkim, którzy pamiętacie księdza Jerzego, bo nie byłoby księdza Jerzego, nie byłoby błogosławionego, żeby nie ludzie, którzy o nim pamiętają. Dzięki wam on żyje, cały czas jest wśród nas. Może tak przy księdzu urosnę, bo też mam tutaj wkład przy tym pomniku. A mama, nie, 85 roku był odsłaniany pomnik? Tak. Była tu mama, moja mama, Alfreda Popiełuszko, razem z Waldemarem Chrostowskim. Ale mama właśnie przywiozła, jest tu gdzieś w tym pomniku zamurowana szkatułka z cepeli, ze wzorkami i ziemia i trawa spod grobu księdza Jerzego, spod pomnika. Ja wtedy jako chłopak 15-letni razem z moją siostrą i z bratem myśmy właśnie tą ziemię i tę trawę wyrwali spod grobu na Żoli Bożu i właśnie mama przywiozła i jest tutaj wmurowany właśnie w tym pomniku. Także też dla mnie to też szczególne takie miejsce i mówię, może nie wiele osób wie, ale to właśnie też jakiś wkład mam w ten pomnik. Cieszę się, że on tutaj jest. Dziękuję. Proboszcz zamówił. A kto jest?